będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam was, kochani. Słowo dzisiejsze to ocalicie wasze życie. To słowo jest bardzo, bardzo mocne. Ocalić życie. Jezus daje nam konkretną receptę na to, co zrobić, by ocalić życie. Ale przede wszystkim ta modlitwa uświadomiła mi, że jest o co walczyć, że jest co ocalać, że to nie jest tak, że samo się zrobi. Oczywiście On oddał za nas życie i jesteśmy na najlepszej drodze do tego, aby to życie ocalić, co więcej, uczynić je pięknym i by uczynić je wiecznym. Ale potrzeba też naszej wytrwałości, o której mówi Jezus, potrzeba naszej walki, zdeterminowania, słuchania Pana, używania darów, talentów, charyzmatów, które On nam daje. No i tego słuchajcie, co papież Franciszek nazywa kościołem misyjnym, czyli bycia w drodze na peryferia, w poszukiwaniu drugiego człowieka, w dostrzeganiu rysów samego Boga, w twarzach innych ludzi. To wszystko sprawi, że ocalimy życie. Niech nas strzeże więc w tym ocalaniu życia Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Zostańcie z Bogiem i proszę was, dawno was nie prosiłem o to, dajcie łapkę w górę, udostępniajcie ten materiał, komentujcie, subskrybujcie kanał, klikajcie dzwoneczek przy subskrypcji. To wszystko pomoże nam pójść z dobrą nowiną jeszcze szerzej, by dzięki tej wytrwałości ocalić życie.